Dzień dobry. Mam na imię Marysia. I jestem smokiem. Kto by pomyślał, że mała dziewczynka o imieniu Marysia może być aż tak straszliwym smokiem? Na pewno nie jej mama. Zjem cię! Ostrzegała Marysia. Zjem, a kosteczki wypluję na dywan. A nie! Przeraziła się mama. Tylko nie na dywan. Tata również nie spodziewał się, że jego córeczka może być tak straszliwym smokiem. Chrupie rycerzy, chociaż są w zbrojach, zupełnie jakby byli chipsami. Rycerze w zbrojach? Tata załamał ręce. Przecież możesz skaleczyć się w język. Babcia oświadczyła, że nigdy, ale to nigdy nie uwierzy, że jej wnuczka może być aż tak straszliwym smokiem. Nawet jeżeli będę ziała ogniem? A potem nie zjem deseru? O nie! To straszne! Jak można nie zjeść deseru? Tylko jeden jedyny dziadek uwierzył, że jego wnuczka może być tak straszliwym smokiem. Nie jesteś zdziwiony? Ani trochę. I przeczuwałeś, że jest we mnie coś ze straszliwego smoka? Od dawna. Od chwili, gdy po raz pierwszy musiałem zmienić ci pieluchę. Straszliwe smoki bawią się inaczej niż małe dziewczynki. Ale jak? Tego Marysia nie wiedziała. Pobaw się w teatr. Ja będę... rycerzem w zbroi. O. A mama? Księżniczką uwięzioną przez smoka. A ty? Ja będę sobą. Czyli tym smokiem właśnie. A my? Kim będziemy ja i dziadek? Kościotrupami! Już dawno was zjadłam, wyplułam kosteczki i teraz leżycie nieruchomo na dywanie. Świetny pomysł. Chyba żartujesz. Ależ skąd? Uwielbiam leżeć nieruchomo na dywanie. Bawili się tak raz i drugi i trzeci. Za każdym razem smok połykał rycerza. Księżniczka wciąż tkwiła w fotelu. A kościotrupy leżały nieruchomo na dywanie. W końcu babcia zaczęła mieć tego dosyć. Długo mamy tak leżeć? Dopóki nie pokona mnie jakiś rycerz. No, to trochę sobie poleżycie. Bo jak dotąd wszyscy rycerze byli straszliwymi ofermami. Co to w ogóle za pomysł? Dlaczego Marysia chce być straszliwym smokiem, a nie na przykład księżniczką? Mówiła, że jest za brzydka na księżniczkę. Co? Przecież to taka śliczna dziewczynka. Kościotrupy, cisza! Ryknął smok. Zbliża się rycerz. A potem schrupał go tak samo jak i trzech pierwszych. Następnego dnia Marysia znowu była straszliwym smokiem. I następnego także. I jeszcze następnego. Nie chrap! Wyszeptała babcia do wyciągniętego na dywanie dziadka. Kościotrupy nie chrapią. Ani nie gadają. Piątego dnia, ku radości babci, Marysia spojrzała w lustro i powiedziała, że już chyba nie może być smokiem? Wyładniałam. Nie wyglądam już jak smok. A mówiłam! Jesteś śliczna. Teraz będziesz już księżniczką, prawda? Nie. A kim? Basztą. Baszta.
To budowla obronna stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom. Baszta to taka wysoka wieża. A kto będzie księżniczką? Dziadek. Co? A dlaczego nie ja? Ty będziesz smokiem. Dziadek uznał, że to znakomity pomysł. A rycerzem kto będzie? Warknęła babcia, zamieniając się pomalutku w straszliwego smoka. Mama. A ja? Zostałeś tyle razy schrupany, że możesz zagrać dwa kościotrupy naraz. Marysia była wspaniałą basztą. Chroniła dziadka przed smokiem. Rzucała cień na leżące obok kościotrupy. Patrzyła z góry na rycerzy, którzy ginęli jeden po drugim, próbując uwolnić księżniczkę. W pewnym momencie jednak baszta zachwiała się raz i drugi, a potem upadła. Zmęczona? Zburzona. To może teraz zagrasz księżniczkę? Wolałabym znowu być smokiem. Ach, przecież jesteś śliczna, jak księżniczka. No, to będę ślicznym smokiem. Cześć dzieciaki, to znowu ja, Skrzat Justyna. Witam was ponownie i zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsze zadanie polega na tym, że wypowiadacie jedno zdanie. Zawsze to samo, w różny sposób. Dzień dobry, mam na imię Marysia i jestem smokiem. Wypowiadacie to zdanie. Zdziwieni. Dzień dobry, mam na imię Marysia, jestem smokiem. Przerażeni. Dzień dobry, mam na imię Marysia i jestem smokiem. Szczęśliwi. Dzień dobry! Mam na imię Marysia i jestem smokiem! Zagubieni. Dzień dobry. Mam na imię Marysia i jestem smokiem. Z bólem zęba. Dzień dobry. Mam na imię Marysia i jestem smokiem. Jak Bobas. Dzień dobry. Mam na imię Marysia i jestem smokiem. Jak bezzębny dziadek. Dzień dobry. Mam na imię Marysia i jestem smokiem. Teraz do zabawy zaproście rodziców, rodzeństwo albo koleżanki i kolegów. Rozdzielcie między siebie role. Smoka. Księżniczki. Rycerza i kościotrupa. Zadaniem rycerza jest uwolnienie księżniczki z baszty, a smoka obrona jej. Wymyślajcie sposoby, aby uwolnić księżniczkę i aby strzec baszty. Później zamieniajcie się rolami. Waszym zadaniem jest pokazywanie całym ciałem życia smoka. Wykluwanie się smoka z jaja. Mały smok Bobas. Większy smok Rozrabiaka. Smok Waleczny, ziejący ogniem. Chorowany smok. Wybieracie jedną osobę, która będzie basztą. Jej zadaniem jest stanie nieruchomo z kamiennym wyrazem twarzy. Reszta uczestników robi wszystko, żeby basztę rozśmieszyć. Jeśli im się uda, baszta została zdobyta. Ten, komu uda się zdobyć basztę, sam się nią staje. Thank you.
Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!